Dom Kultury Zacisze codziennie udostępnia online propozycje działań z różnych obszarów świata kultury, sztuki, ale też zabawy dla najmłodszych. Na stronie www.zacisze.waw.pl znajdziecie m.in. mini kurs tworzenia witraży metodą Tiffany'ego z użyciem taśmy miedzianej. Jest to obecnie najpopularniejsza metoda łączenia szkła. Podczas kursu zobaczycie zasady projektowania witraży, cięcia szkła, realizację witraży według własnych pomysłów. Dom Kultury Zacisze posiada pracownię witrażu, gdzie na co dzień powstają małe szklane dzieła sztuki, lampiony, biżuteria. Dziś można zobaczyć, jak powstają. Dom Kultury Zacisze inspiruje również do łączenia gotowania i kultury. Tutaj każdy może zostać masterchefem. Udostępniony jest przepiśnik, czyli artystyczna książeczka kulinarna oraz propozycje Stanisława Pacholskiego, mistrza kuchni, niekwestionowanego specjalisty w temacie tradycyjna nowa kuchnia polska. Co w menu? Wiejski siekaniec w bułce orkiszowej z żurawinową konfiturą, spaghetti w pomidorach z wołowymi pulpetami, marokańskie tabule, kasza kuskus z warzywami, chili i kolendrą. Dla maluszków znajdziecie zabawy sensoryczne, na przykład kolorowy ryż, zabawa prosta w przygotowaniu, stymuluje receptory na dłoniach, działa uspokajająco i relaksuje, zajmuje dziecko na dłuższą chwilę, a przede wszystkim sprawia mnóstwo radości. Wszystko udostępnione to jest na stronie www.zacisze.waw.pl. I uwaga, miłośnicy świata Minecraft, na stronach Domu Kultury Zacisze znajdziecie wiele ciekawostek. Wchodząc na stronę, uzyskacie dostęp do e-czasopisma Wieści z Nienudnego Świata, a w nim wiele ciekawostek Minecraft, programowanie na papierze, misje ratujące świat i informacje o konkursach. Dodatkowo będziecie mogli pobrać karty z ćwiczeniami. Życzymy miłej lektury!